Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu zza kółka. 195 na 60 R15, a może 205 na 55 R16. Co nam mówią te cyfry? Oczywiście są to rozmiary opon. Jak je czytać? Na co zwracać uwagę? O tym właśnie dzisiejszy odcinek. Zapraszam na rozmowę z ekspertem w tej dziedzinie. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, każdy kiedyś stanie przed dylematem zakupu nowego kompletu opon. Na oponie wiele oznaczeń, wiele cyfr. Jak je rozszyfrować? Podstawową sprawą to jest oczywiście rozmiar danej opony, więc na boku opony jest opisówka. W tym przypadku akurat mamy 215 łamane na 60 R16. Co nam to mówi właśnie? Ten pierwsza cyferka oznacza nam balon. Czyli jak szeroką mamy oponę, od boku opony do boku, po łuku liczoną. Następne to jest 60% danego balonu, daje nam wysokość boku opony. No i 16, czyli felga 16 cali, mamy większe, mniejsze 15, czy tam 14, mamy 17, 19 i tak dalej. Więc to całą opisówkę jak gdyby musi być przede wszystkim spełniona. No oczywiście są zamienniki, gdzie producent może sugerować, że na lato musi być ta szersza oponka, natomiast na zimę może być o centymetr na balonie zwężona. I w tym momencie, jeśli zwęzimy taką oponkę, to oczywiście jest tabela zamienników, którą można by powiedzieć, że gdyby było 205, to w tym momencie trzeba by było na 65, na 16. Obwód koła musi być zachowany, czyli licznik musi kilometry liczyć odpowiednio, nie stracić, nie zyskać na mocy, bo od średnicy koła zależy właśnie, zależą te wszystkie parametry. No dalej mamy oczywiście indeks nośności, czyli takie typowe samochody osobowe w większości mają około 90 indeks nośności, mają 88, 91, to są typowo samochody osobowe. Natomiast vany, czyli samochody rejestrowane na 7 osób, to już są zwiększony indeks nośności, czyli w granicach od 94 do 98 indeks nośności. Czyli mamy tą cyferkę tutaj przy szybkości. Czyli rozumiem, że jest tabela. Jest tabela, która mówi, że 99 to około tony na dane koło. Jeśli są wyższe wartości podane, to wiadomo, że więcej kilogramów można na jedną oponkę przewidzieć. Następna literka to jest, tu w tym wypadku jest H, więc indeks szybkości 210 na godzinę. Takim standardem jest do opon letnich H. Na zimę pojawiają się T, czyli 190 na godzinę. 190, tak? Tak, H to jest 210, następnie jest V. 240. To są najbardziej takie spotykane określenia i szybkości tych opon. Czyli to są po prostu indeksy maksymalnej prędkości, przy której opona zachowuje wszystkie swoje właściwości. Trakcyjne, tak. No oczywiście są większe, 260 i powyżej 260. W niektórych samochodach już w wałkach też mamy takie oponki używane, więc myślę, że te podstawowe jakby parametry najbardziej musimy przestrzegać. Są jeszcze oponki oczywiście z oznakowaniem literki C, czyli typowo do busa. Tutaj mamy taką, tak? Tu jest taki przykład. Mamy podobne parametry 16 i C. I to jest już indeks o dużo większy, bo 116 łamane na 114. I C literka świadczy o tym, że to jest już oponka raczej do busa, bardziej ciężarowa, jak gdyby tak najłatwiej zapamiętać. A tak czym się różni fizycznie taka opona od zwykłej? Jest dołożone dodatkowo osnowy na bieżniku i dodatkowe osnowy płótna na boku opony. Chodzi o zwiększenie wyporności, o przenoszenie większych ciężarów przez daną oponę. Wiadomo, że do busa raczej będzie tonażowo więcej przewoziła niż samochód osobowy, dlatego są pod tym kątem robione te oponki. A co się stanie, gdy założymy do samochodu osobowego taką oponę z oznaczeniem C?
Będzie zbyt twardy, nie będzie komfortu w czasie jazdy, rzadko to się zdarza. Często bywa, że właśnie ludzie nie wiedząc kupują gdzieś tam z internetu, gdzieś tam pokątnie, gdzie ktoś przemilczy albo nie zapyta do jakiego samochodu i wtedy kupują opony do samochodów osobowych, a próbują zamontować to w samochodzie typu bus. Oczywiście to jest niebezpieczne i grozi wyższałem opony, więc na to uczulam. Oczywiście. Oprócz tej literki C jeszcze widzę tutaj na oponie XL, na tej pierwszej, którą pokazywaliśmy, prawda? Tak, XL to jest taki łącznik między oponą osobową, ale jeszcze nie busowską, czyli bez tej literki C. Czyli one, jakiego typu to samochody? To są vany, to co wspomnieliśmy, że około 7 osób rejestrowane na 7 osób. Ewentualnie część samochodu osobowa, a część przeznaczona ze skrzynią ładunkową, ale nie przekraczającą tam pewnych wielkości kilogramowych, które tam nie powinny być przekraczane oczywiście. Często w używanych samochodach kupujemy samochód, no do końca nie wiemy, jakie to fabrycznie tam ogumienie powinno być. Czy znajdziemy w samochodzie taką informację? Są etykiety naklejone w samochodzie. Jeśli jest książka i instrukcja obsługi, w instrukcji obsługi również są podane i rozmiary opon w odpowiednich indeksach, osadzenie na feldze, oczywiście jak najbardziej. Nawet ciśnienie jest podawane również w tych książkach. Także powinno być. Jeśli nie, to w serwisach samochodowych wulkanizacyjnych myślę, że każdy podpowie, jaki rozmiar, czy jakie ciśnienie należałoby w tych kołach utrzymywać. Tak? No właśnie, wspomniał pan o ciśnieniu, bo na oponie jest wybite, nadrukowane właśnie ciśnienie, ale czasami ono się różni z tym, co producent zaleca. Tak, w większości z aut osobowych jest to ciśnienie do 3,2 atmosfery. To jest maksymalne ciśnienie robocze. Przy napompowaniu opony do tego ciśnienia nie tracimy walorów technicznych, użytkując taką oponę. Czyli to, co na oponie jest wydrukowane, to jest maksymalne? Maksymalne robocze. Oczywiście opona taka osobowa wytrzyma i 6-7 atmosfer, natomiast trakcja na takiej oponce, wiadomo, będzie kiepska, nie będzie przyczepności, bo tylko środek będzie wybierany, więc często nawet o pół atmosfery zawyżone ciśnienie powoduje wybranie opony na środku bieżnika. To samo działa w drugą stronę. Jeśli mamy zbyt niskie ciśnienie, wtedy dwie krawędzie zewnętrzne opony będą się zużywały, a środek się podda, się ugnie. Więc tutaj jakby należałoby pilnować tego ciśnienia, jakie jest zadane dla danego modelu na etykiecie, która jest w samochodzie, czy w instrukcji obsługi przy samochodzie. Jeszcze jedną ważną rzecz wyczytamy na oponie. Datę produkcji. Data produkcji, tak. To jest dość istotna sprawa. Chyba na tej pokażemy. Tutaj chyba jest widoczne najlepiej. Tak. Tak. Jest numerek DOT i przy tym numerze DOT-u jest czterocyfrowy kod produkcji. Pierwsze dwie oznaczają tydzień i dwie ostatnie to jest końcówka roku. Czyli w tym przypadku mamy... Siódmy tydzień 2017 rok produkcji. Tak jest. I to jest opona letnia, przy której tam, czy to by był nawet 16, aż tak za bardzo nie gra LOWI. Ten rocznik. Oczywiście w zależności, gdzie one są magazynowane. Ultrafiolet słońce najbardziej działa niekorzystnie na opony, więc tutaj należałoby pamiętać, żeby magazynować te oponki gdzieś nie na świetlonych miejscach. Przy zimowych, no bardziej restrykcyjnie trzeba by było podejść do tych spraw. Rok to jeszcze jest pół biedy, można tam załóżmy przymrużyć oko i takie oponki zamontować. Wiemy, że z roku na rok te opony, związki chemiczne się utleniają, więc one tracą na wartości. Im świeższa opona, tym skuteczniejsze. To jest taka zasada. Czy jeszcze jakieś istotne informacje wyczytamy? No oczywiście producenta, nazwę producenta, w jakim kraju jest wyprodukowana. Homologacja oczywiście w europejskich oponach, to na wszystkich jest. Chińczyka to już tak trochę nie biorę pod uwagę, nie wiem. Wszystko jasne. Także Państwo słyszeli, no jedna opona, a tyle informacji można wyczytać na niej, bardzo istotnych, prawda, dla naszego bezpieczeństwa. Tak, w niektórych przypadkach powinniśmy wiedzieć to, dlatego że chodzi o nasze zdrowie czy bezpieczeństwo podróżujących, więc tutaj ważne, istotne rzeczy są rzeczywiście zapisane. No i ważna rzecz przy zamianie właśnie na mniejsze, na większe, żeby ten tak, obwód koła, średnica, tak. żeby się zmienił. Myślę, że najrozsądniej w instrukcji obsługi danego samochodu będzie podane.
pokutuje stereotyp, że na zimę im węższa, tym lepsza. Nie jest do końca to prawda. Producent zaleca najwyżej o centymetr zwężoną, o więcej no to mamy łyżwę zamiast opony i w tym momencie całkiem co się nie pokrywa z tym, gdzie starsze pokolenie uważało, że im węższa opona, tym będzie lepiej w zimę. To nieprawda. Zmienia się technologia produkcji, obliczenia, teraz też trend jest do zwężenia wręcz opon, prawda, opory, toczenia, mniejsze spalanie. Tak, ekologia tutaj zaczyna grać jakby najważniejszą rolę i pod tym kierunkiem producenci i samochodów, i producenci opon się muszą do tego dostosować, więc trend jest w tym kierunku, co pan wspomniał właśnie, że zwężamy. A jak nie wiemy, co wybrać, jaką oponę wybrać, zawsze warto zapytać się specjalisty. Oczywiście, myślę, że tam państwo mają swoich specjalistów, także podjadą i się dowiedzą. Ja dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A teraz tak dla rozluźnienia, popatrzmy, jak nie eksploatować opon. Zapraszam na film. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.